Witajcie. No. Dobra, trochę przycieszyć. Wstępnie pomysł był taki, aby porozmawiać o zdrowiu, natomiast o zdrowiu od strony fizycznej to już było trochę. I mówiłem o tym, że człowiek jako całość ma kilka takich warstw. Jedną z warstw to jest fizyczność, a inną emocje i psychika. I tutaj dzisiaj właśnie bardziej podejście do zdrowia od strony tej takiej niewidocznej, niematerialnej, która często ma o wiele większy wpływ niż fizyczny, niż fizyczność, czyli niż dieta, niż jakieś rzeczy takie, które przez ciało wpływają na zdrowie. I stąd się wziął właśnie pomysł, żeby porozmawiać o czymś, co tak naprawdę jest najważniejsze, według mnie jest najważniejsze, można nawet nie tylko według mnie. Chodzi o komunikację. Jak myślicie, jakiego rodzaju komunikacja albo z kim funkcjonuje w naszych życiach? Z sobą, dobrze. I z ludźmi, czyli wewnętrzna i zewnętrzna. Więc ta komunikacja wewnętrzna jest taka komunikacja, która ona trwa cały czas, dialog wewnętrzny tak zwany. I to, jak my ze sobą rozmawiamy, to potem, że tak powiem, znajduje odbicie w świecie zewnętrznym. Czyli jeżeli zwracamy się sami do siebie z wyrozumiałością, z delikatnością, ze wsparciem, to jakość naszego życia, co już tutaj było na wielu wykładach poruszone, jest zupełnie inna niż kiedy do głosu jest dopuszczony non-stop nasz wewnętrzny krytyk. I jedną z takich metod, która pozwala na takie, ja bym powiedział, niepozorne praca na słowach. Tutaj Waldek wspominał na jednym wykładzie a propos tego, że Słowianie, warto, żeby się zastanowić nad tym słowem, że może tutaj mamy taką karmę, żeby właśnie przez słowa coś sobie uzmysłowić, przerobić. No i właśnie mamy komunikację, ja nazwałem to komunikacją otwartego serca, dlatego że ona nie ogranicza się do jednej metody, natomiast chodzi o przekazanie idei. I taką ideą właśnie świetną jest NVC. Czym jest NVC? Może Waldek powie w dwóch słowach, albo pięciu. W dwóch słowach to trudno powiedzieć, aczkolwiek jest to metoda wymyślona przez takiego psychologa, który się nazywał Marshall Rosenberg. On dorastał w takim bardzo przemocowym środowisku, no i postanowił sobie, miał problemy z komunikacją wszędzie, tak? Widział to i postanowił to przełamać, przepracować. No i stworzył taką metodę komunikacji, którą nazwał porozumienie bez przemocy. I ja już trochę bardziej wychodzę, ja mówię bardziej, że chodzi o świadomą komunikację, bo już samo słowo przemoc już tam dodaje niepotrzebny balast. Natomiast no, bazuje się, to jest tą podstawą, z którą jakby daje to podstawę, by pracować nad komunikacją. No i, okay. I on po prostu podzielił komunikację międzyludzką na takie jakby dwa schematy, które funkcjonują na świecie, czyli to NVC, on to nazwał, że to jest taka komunikacja żyrafy lub komunikacja serca przez serce. No i drugi taki schemat, który funkcjonuje, no to określił to mianem komunikacji szakala, tak? Czyli takie ujadanie, wycie, wszystkie przezwiska, osądy, oceny. Czyli tak naprawdę on wyrósł, z tego wyrósł i większość ludzi się w ten sposób komunikuje. Myślę, że dopiero teraz zaczynają kiełkować te grupy NVC, które się porozumiewają w sposób świadomy. i dopiero teraz jakby wchodzi to. No i co? I to NVC polega tak naprawdę na 4 krokach, bo to jest jedno jest, żeby to zrozumieć, o co chodzi, a druga rzecz jest, żeby to zastosować. To zazwyczaj jest tak, że od teorii do praktyki jest długa droga i tutaj jest tak samo. To, że sobie przeczytamy książkę o NVC, to wcale nie znaczy, że od razu to wszystko nam pięknie będzie pracowało. Tu potrzeba naprawdę tyle lat, no może nie aż tyle, tak, no bo umysł jest dość plastyczny, ale zauważcie, ile lat my żyliśmy w tej komunikacji szakala, tak, polityka, telewizja, te przezwiska. Żyliśmy i żyjemy cały czas. Tak, i żyjemy, no. Ci ludzie, którzy już się tak komunikują, to już trochę wychodzą ponad ten, gdzieś tam z tego paradygmatu szakala. No natomiast jest wiele lat, wiele wdruków takich, które nam ten model komunikacji zapodał, że trzeba to raz, że poczyścić i zmienić na te właśnie. Tak, i to cały czas jest utrwalane na każdym kroku, począwszy od reklam, przez telewizję, cały czas jest wzmacniany taki model konkurowania ze sobą, a nie współpracy, porównywania się, kto jest lepszy, kto jest gorszy, kto bardziej, kto mniej, reklamy kosmetyków, sprzedawanie komuś czasami wizerunków nieosiągalnych, wpędzanie w jakieś kompleksy, żeby kupować, wydawać dużo pieniędzy. To tak trochę w tą stronę, jeżeli by spojrzeć. Natomiast, tak jak Waldek powiedział, że powstają grupy, które komunikują się w sposób NVC. Powiem szczerze, że ja to poczułem ostatnio w taki sposób, że to są tak dwa odmienne światy, takie właśnie nastawione właśnie albo na oskarżanie, obwinianie i brak komunikacji, albo na komunikację, ja to nazwałem otwartego serca, na komunikację empatyczną. Empatyczną i tak jak na początku powiedziałem, bardzo istotnym elementem jest to, jak my sami ze sobą się komunikujemy, czy potrafimy i to, co NVC póki co mi uświadomiło, to, że my, nawet nie będę mówił o komunikacji z kimś, my nie znamy siebie, nie wiemy, kim jesteśmy. Jedyny sposób, w jaki możemy się poznać, to poprzez działania i nasze reakcje. I NVC pięknie pokazuje, że na przykład coś się wydarzyło i my nie dajemy sobie czasu ani żeby odczuć coś do końca, ani żeby nazwać to. Często nazywamy to niewłaściwie, są to tak zwane uczucia rzekome. Rzekome uczucia. Ktoś na przykład tak mówi, że no, czuje się olany, tak? A nie ma takiego uczucia jak olanie, tak? To jest coś, tutaj nie wiem, czy tak mamy to. No to tutaj właśnie. No tak, cała lista jest tego, jak bardzo nieświadomi jesteśmy w tej komunikacji, jak bardzo jest ta komunikacja szakala jest nieświadoma, że i ludzie powtarzają powoduje taki wdruk i już to mówimy z automatu, tak? Wdruk to jest jedno, natomiast reakcja kogoś, komu po pierwsze zarzucamy coś, bo my stwierdzamy, co ktoś zrobił, a nie co my poczuliśmy, to jest atak. Co się robi, kiedy ktoś was atakuje? Bronimy się. Im większy napór, tym większy wypór. Więc to, co się dzieje, kiedy my nie dosyć, że nie nazwiemy prawidłowo tych uczuć, ale ujmujemy to w formę oskarżenia, to no zamiast tej empatii, zamiast tej bliskości powodujemy dystans. Że coraz większy człowiek dystans może stać koło nas, ale tak naprawdę nas już nawet nie słucha, tylko jest... Wchodzi w emocje. Tak, jest w umyśle, jest w ciele i nie ma tego... Tak, ani swoich uczuć nie czuje, ani nie obchodzi go nas tak naprawdę, co u nas się wydarzyło, co on mógł zrobić, że my się jakoś poczuliśmy. Więc najgorsze, co można robić, co jest w 90% robione, to jest takie oskarżanie, niewłaściwe nazywanie. Na przykład pierwszy przykład, czuję się zdradzony. Czy myślicie, że uczucie zdrady istnieje? Jakbyście to nazwali? Co za tym stoi? Niepewność, strach. I tutaj mamy takie pomocne tabelki, jakie uczucia pojawiają się, kiedy potrzeby nie są zaspokojone, tudzież są niezaspokojone. I tak jak rzekome uczucie zdradzone nie istnieje, dlatego że za tym kryje się cały pakiet, który jeżeli rzucimy w kogoś czymś takim, to ktoś mówi, no co ja na to poradzę? Ja nie miałem tego na myśli, ja tego nie zrobiłem na przykład, ale ktoś się może tak poczuć. Natomiast zarzucanie komuś czegoś, co nie istnieje, nawet nie daje możliwości obrony. Więc właśnie za takim jednym hasłem, tutaj możecie poszukać, co dla was to może oznaczać. A może tak naprawdę, też gdzieś słyszałem statystykę, ile my w Polsce mamy negatywnych określeń. Ale to też się tyczy pozytywnych określeń, bo też, są tak. Te dwa bieguny, dobro i zło, to jest to dzielenie, tak? NVC wychodzi zupełnie ponad ten właśnie paradygmat czerni i bieli i stara się tak bardzo neutralnie prowadzić tą komunikację, bo jest nawet taka książka Skrzywdzeni przez nagrody odnośnie wychowania dzieci, że można te dzieci piętnować typu tyleniu i tak dalej, czy na przykład ktoś coś weźmie, no to daje się mu nakładkę złodziej i to już go programuje na przyszłość, natomiast NVC tego nie robi, żadnych przezwisk, żadnych metek nie nakłada. Nawet właśnie jest to, żeby nie nagradzać, że samo nagradzanie, co, kiedy już zaczniecie ćwiczyć to, bo czytanie to nikłe pojęcie o tym daje, nawet w trakcie rozmowy, kiedy rozmawiamy, ktoś nam coś mówi, jeżeli będziemy gestykulować albo mówić no, to powoduje, że my już zamykamy tej osobie, dając zbyt duży impuls, bodziec, zamykamy odczuwanie siebie i ona nie idzie tam, gdzie ona chciała i prowadziła, tylko mówi, o, to go zainteresowało i ponieważ wiele z nas ma pewnego rodzaju takie niepewności co do poczucia własnej wartości, to zamiast podążać za uczuciem, za sercem, idziemy za taką, no za nagrodą, za zachętą. Świetny Antony De Mello to właśnie mówił, że jesteśmy takimi robocikami sterowanymi za pomocą przycisku akceptacja. Akceptacja, uśmiech, brawo i już człowiek uzależnia się od tego. Stąd też ta książka Skrzywdzeni przez nagrody, tak? Mhm, tak, taki tytuł miała, że bardzo, bardzo często też tam był poruszony ten problem komplementów, że komplementy mogą być równie toksyczne, co takie nagany i te metki, łatki, różne osądy. Powiedzenie komuś, że jesteś wspaniałym człowiekiem, to też mu pompuje tylko ego i nic nie mówi na przykład o nas, tak? A można to ująć, że ja się poczułem radość, bo moja potrzeba przyjaźni i wspólnoty została spełniona. To już mówi coś o nas i tworzy właśnie bardziej taką prawdziwą, bardziej świadomą komunikację między ludźmi niż sadzenie komplementów. Ale jesteś super, powiedzmy, nie wiem, tak? Ogarniaczem, jesteś świetnym biznesmenem albo jesteś coś. Nie, mówimy pierw o sobie. Właśnie o to chodzi w NVC, że wchodzimy do swojego serca, czujemy, co czujemy i to uczucie nam mówi o naszych potrzebach, zaspokojonych bądź lub nie. Tak, i wtedy jest to taka, dajemy przestrzeń. Przede wszystkim też jest istotne, żeby czasem powiedzieć mniej, to jest więcej. Czasem dać przestrzeń, zastopować, żeby nie non-stop mówić te słowa, tylko zatrzymać się i poczuć, okej, jakie uczucie, gdzie to w ciele się pojawia, tak? I z tego miejsca już takiego bardziej stonowanego, spokojnego. Tak. I też tu jest czwarty krok, ale może przejdźmy po kolei od początku. Jest jakaś sytuacja, dzieje się. Najlepiej by było wziąć jakąś sytuację z życia, nie wiem, może niekoniecznie z naszego. Czy macie jakąś sytuację, w której powstały emocje silne? Czy to pozytywne, czy negatywne w komunikacji z bliskim? Jeżeli ktoś ma ochotę podrzucić pomysł, proszę. Okay. A konkretnie, czy ktoś tobie coś zrobił, czy ty... Mhm. Okej. A taki przykład typu, nie wiem, żona czy koleżanka zrobiła coś, taki przykład. Super. Dobrze. I teraz co byś powiedział takiej osobie, jak przychodzi, spóźnia się, ty byłeś cały w nerwach, to... Znaczy nie, na razie zróbmy tą wersję taką normalną, że kurde, znowu się spóźniłeś, spóźniłaś, ile można czekać, ślamazara jesteś i tak dalej. No nie wiem, w zależności co tam byś powiedział. I to jest takie naturalne, bo czujemy się usprawiedliwieni, bo ktoś się spóźnił, ktoś zawinił, my się denerwujemy i mamy prawo się wyżyć albo rozładować to napięcie i to jest taki standard w naszym społeczeństwie. Natomiast jak to zrobić zgodnie z 4 krokami? W sensie ty, żeby zrobić to w taki sposób, żeby ktoś nie poczuł się zaatakowany, tylko stanął po twojej stronie i powiedział rozumiem i przepraszam na przykład, chociaż to tak naprawdę nie chodzi o przeprosiny. Ale pierwszy krok to... Pierwszy krok to jest obserwacja, czyli okej, umówiliśmy się, nie nakładamy łatki typu spóźnialski albo... Gamoń, gapa. Tak, gamoń, gapa i tak dalej, całej listy, tylko mówimy dokładnie to, co się stało. Co się wydarzyło, bez opisujemy. Ocen. Była godzina taka, byliśmy umówieni na tą godzinę, nie przyszedłeś, tak, a byliśmy umówieni. I ja w związku z tym czuję, i teraz mówimy prawdziwe uczucie, jakie mamy, tak. Czy irytacja, czy złość. I to już jest jakby to, co ty czujesz. To może być znaleźć, więcej, nie, może być więcej niż chcesz znaleźć to uczucie w sobie. I tutaj na początku warto się wspierać. Tak, warto się wspierać tą listą. Bo to nie jest coś, co było zaspokojone, tylko niezaspokojone, więc tutaj nauczyć się nazywać uczucia. My naprawdę operujemy najczęściej 4 na krzyż i to jeszcze często właśnie tymi... I nieistniejącymi. Więc zapoznanie się z tym, postudiowanie, pozwolenie sobie zatrzymania się i właśnie określenie tego. I to jest długa nauka, bo my już ćwiczymy to ponad rok z Rafałem, chodzimy na taką grupę i dalej mamy te karteczki, słuchajcie, jak dzieci w szkole, tak, i przerabiamy i czytamy, a co ja czuję, a, bo czasem coś czujemy, ale nie potrafimy tego jeszcze nazwać. I ci, którzy już dłużej to trenują, no to już mogą bez tych kartek, tak? Ale póki co jeszcze, zwłaszcza na początku, dobrze jest sobie tutaj to wszystko... Wspierać się. Tak, wspierać się tym. To jest trochę tak, że ktoś mówi, o to powinno wynikać z serca, powinno być naturalne, co ja mam się uczyć czegoś, znowu szkoła. No nie do końca. To jest trochę tak jak z jazdą na rowerze. Pierwszy raz wsiadamy, to nie jest ani naturalne, ani nam nie udaje się jechać. Tak, i niektórzy ludzie się rodzą z taką po prostu naturalną. Niektórzy mają to od urodzenia, taką empatię, natomiast no większość i zwłaszcza, i nawet czasem ci, co mają to od urodzenia, oni to blokują poprzez system szkolnictwa i to, co jest w telewizji puszczane. Także no z początku jednak te listy się bardzo przydają. No i co? I jak ktoś się spóźnił, no to czujemy tak, rozdygotanie możemy wręcz czuć, tak, możemy... Tak. Przygnębienie, tak, ale możemy czuć nawet gniew na tą osobę, tak? Bo może po raz kolejny tak, to się dzieje. Więc... Rozczarowanie, tak, aha, i jeszcze odnośnie tego, co powiedziałeś, że po raz kolejny, tego też nie mówimy, bo mimo, to jest tu i teraz, to jest taka, NVC to jest taka komunikacja zen, że jesteśmy tylko tu i teraz, nawet jeżeli ten człowiek się spóźnił, nie wiem, 10. raz już robi to, jest 11 godzina, nie odbiera telefonu, to nie ma tego, jest tylko ta sytuacja. Okej, spóźniłeś się, jest to tak czyste, tak proste, to upraszcza bardzo dużo. I im lepiej to nazwiemy, tym bardziej ktoś będzie w stanie odszukać u siebie jakichś takich sytuacji, które są na przykład dla niego niemiłe. I kiedy my byśmy go obwinili, on może mieć bardzo dobry powód. My nawet go nie dajemy mu przestrzeni, żeby powiedział, dlaczego się spóźnił. Może... Była wyjątkowa sytuacja, może tramwaj miał wypadek i po prostu w ogóle nawet o tym nie myślimy, tak. Kierujemy się do serca. Dlatego, i jakie uczucia w nas to wywołuje ta zamiast sytuacja. Się domyślać, zamiast się dopytywać, to po prostu powiedzieć o swoich uczuciach, właśnie bez oceniania, bez jakiegoś nadmiernego ciśnienia. Tak, bo te wszystkie oceny to jest tutaj ten obszar głowy, tak? To wszystko wychodzi stąd, a stąd nie ma tego, tak? Serce nie dzieli na dwie, serce jest po prostu... Absolut, jak ósemka, spaja dobro i zło i jest jakby Więc im lepiej nazwiemy, tym ułatwiamy pracę komuś, kto może być w silnych emocjach, bo może się stresować, że się spóźnił. Znowu, na razie to na bok odstawiamy i mówimy, kiedy się spóźniasz. No, czuję nawet, powiedzmy, gniew, tak? Dajmy taki przykład, że na przykład jak gniew, tak. Wywołało czyli to we mnie gniew. Kiedy widzę, słyszę, zamieniamy na przykład, kiedy się spóźniasz, to czuję gniew. Tak, czuję gniew, rozczarowanie, czuję rozczarowanie, irytację, ponieważ potrzebuję albo jestem. Jestem osobą punktualną, solidną. Nie, bo to już jest wchodzenie właśnie ale w... to mówimy... Osoba punktualna to już jest jakaś kolejna nakładka. No tak, ale tu mówimy... jest, ponieważ potrzebuję, tak? Ponieważ potrzebuję... Okej, to w procesie odkrywania tego to jest istotne odkryć, skąd się bierze ta potrzeba. Jeżeli jesteśmy osobą punktualną, taką rzetelną, to jak ktoś się spóźnia, to nas bardzo irytuje albo rozwala nam dzień, albo emocje. Dlatego ta potrzeba, masz tutaj potrzeby? Okej, tutaj chyba brakuje nam tych charakterystyk. Jest, są. I potrzeby są... Potrzeby są wspólne dla wszystkich ludzi. Tak jak te uczucia są wspólne, tak samo potrzeby. I teraz to uczucie wywołuje, możemy dzięki, to uczucie nas naprowadza na potrzebę, która jest zaspokojona lub nie. I teraz sobie, tu mamy potrzeby takie fizyczne, czyli te pierwsze, to też jest taka piramida Masłowa bodajże. Natomiast tu w NVC mamy troszkę inną. I tak, i tutaj możemy sobie poszukać właśnie to spóźnienie, co ono, jaka potrzeba jest niezaspokojona. Tak, bo ono coś wywołuje, a to, że jest to wywołane, wynika z naszej jakości charakterystyki i tego, że w związku z tą charakterystyką mamy potrzeby. I ta potrzeba jest potrzeba, nie wiem, spójności, spokoju, a tak na przykład ja mogłem się denerwować, może wypadek, ktoś mnie nie poinformował, więc to jest ta potrzeba bycia spokojnym. I po trzecim kroku i nazwaniu tej potrzeby, ponieważ potrzebuję spokoju i szacunku, tak, na przykład, tak, bo dokładnie, i szacunku, to i teraz czwarty punkt, to wymaga troszeczkę szerszego omówienia. Prośba, mówi się wtedy to proszę cię, abyś na przykład. I teraz o co chodzi? Ta prośba powinna być sformułowana w jasny sposób, mówić o konkretnym działaniu, o konkretnym czasie, na przykład, że teraz i mówimy o sobie przede wszystkim, nie o tej drugiej osobie, że ja potrzebuję właśnie tej solidności tego... A to w trzecim kroku, tak. To jeszcze to, że ja ponieważ potrzebuję solidności. Natomiast kiedy formułujemy prośbę, to ma być ona do spełnienia przez kogoś i konkretna, żeby to nie było coś, co dla nas jest oczywiste, na przykład jak obserwacja, kiedy widzę, że coś tam, to czuję, że mnie nie kochasz na przykład, więc potrzebuję, żebyś mnie kochała. To nie jest konkretne. Dla każdego to słowo oznacza zupełnie co innego. Dla kogoś to może być, nie wiem, przytulenie, dla kogoś podanie śniadania do łóżka, dla kogoś zrobienia kawy i tak dalej. Więc to nie jest jasno sformułowana prośba. I istotne jest określić to konkretnie, co dla nas to oznacza. Jeżeli my tego nie zakomunikujemy, to oczekujemy, że ktoś jest jasnowidzem. I po prostu będzie zgadywał w lot nasze w ogóle, skąd się nasz humor bierze i w ogóle co ktoś ma zrobić. Ktoś ma swoje życie, swoje problemy i bez naszej pomocy, bez naszego kroku w stronę tej komunikacji, to utrudniamy sobie i wchodzimy w tą pętlę właśnie obwiniania, w język szakala, narzekania. Tak, ta prośba to też jest sztuka, żeby poprosić tak, żebyśmy zostali, żeby to było zrozumiane, bo na przykład taki przykład podaję, że się pytamy kogoś, czy możesz mi podać sól? Co to jest? Czy to jest... powinno to brzmieć, proszę, podaj mi sól, tak? I to są takie delikatne różnice w słowach. Powodują już, że to jest... Wczoraj Piotr Denis miał wykład na temat coachingu i to się nazywa pytanie zamknięte. To pytanie zamknięte nie tylko jest dlatego zamknięte, bo można na nie odpowiedzieć tak lub nie, natomiast ono zamyka naszą kreatywność i tak naprawdę wyrażenie tego, co czujemy, bo ktoś nie zapyta się nas na przykład, jak się czujesz, albo jak uważasz, że mógłbyś coś zrealizować, tylko to co, myślisz, że możesz to zrobić dzisiaj, czy nie? Albo to co, czujesz się źle, czy dobrze? a ktoś może być gdzieś po środku. Jeżeli my zadamy pytanie zamknięte, to reperkusje tego są szczególnie duże na początku życia u dzieci, gdzie one potem właśnie zamiast zastanowić się zaraz, co ja czuję, że na przykład ktoś dał wybór złe, dobre, a ja na przykład nie wiem, jak się czuję. I to już nie pozostawia mi przestrzeni, im większym autorytetem ktoś dla nas jest, typu rodzic, na to, żeby zatrzymać się i poczuć, że czuję się na przykład nie źle czy dobrze, tylko smutny albo nostalgiczny. Więc to jest i wielka sztuka, którą kiedy rozumiemy po co i jak dużo ona może komuś dać, jak dużo otworzyć przestrzeń przed kimś, to dopiero wtedy zaczynamy szukać metod i sposobów, jak to zrobić, jak to zakomunikować. A póki nie mamy jakiegoś takiego zrozumienia czy punktu odniesienia do samych siebie, to jest to takie kolejna metoda, komunikacja, ja w sumie dobrze się dogaduję, już tam żyję 40 lat czy tam 60, ja nie mam z tym problemu. Natomiast może się okazać, że funkcjonujemy w jakimś takim kółku, z którego już myślimy, że taki jest świat, ludzie nas nie rozumieją, różne rzeczy sobie wyobrażamy. A w momencie, jak zaczynamy ćwiczyć właśnie NVC, to są tak naprawdę jeszcze poza 4 krokami 3 ścieżki. Jest empatia dla samego siebie, empatia dla kogoś i jaka jest trzecia, pamiętasz? Nie. Jest chyba wyrażenie siebie. Więc podczas gdy warto zacząć od swoich uczuć, emocji, żeby umieć je nazwać, to kiedy jest jakaś sytuacja, ktoś jest wzburzony, na przykład to ja się spóźniłem i ktoś jest wkurzony, to jeżeli już mamy tą wiedzę, to możemy pomóc komuś odgadnąć jego uczucia. Zamiast powiedzieć, nie wiem, ty mnie zdradziłeś albo coś, to powiedzieć tak, widzę, że jesteś wzburzony. Już nie pamiętam dokładnie jak... Tak, ale to jest dobra ścieżka, w dobrym kierunku to idzie, tak? Że widzisz... Więc obserwacja, widzę, że jesteś wzburzony. To jest tak zwane parafrazowanie, że pytamy się kogoś, co czuje, jakie uczucia, co jest w nim żywe, tak? I po prostu dajemy mu przestrzeń, żeby on się wypowiedział, trochę zrelaksował, już widzi, że nie jest atakowany w ten sposób, jak się człowieka pyta. Aha, okej, widzę, że się... Tak, czy to dlatego, że się spóźniłem, czy coś się wydarzyło. Jak punkt zapalny, to znaczy kiedy... Bardzo może, bo też jest bardzo duża część komunikacji, to jest też mowa ciała. Tu też to NVC akurat tego nie obejmuje, ale już w tej mojej metodzie, którą tu będę próbował wdrażać, już i to nawet dodam, tak? Jakim tonem to mówimy? Jak to po prostu duża część komunikacji międzyludzkiej, słuchajcie, to... Gesty. Większość. Gesty jest chyba 80%, na co zwracamy, na posturę, na ton głosu właśnie, na to. Także to też są bardzo istotne rzeczy, które NVC nie obejmuje. No i tutaj znaczy, właśnie dobrze by to było połączyć właśnie też z mową ciała, wiedzieć o tym. Też istotna jest intencja, tak? Bo czasem można powiedzieć jakiś komplement z takim tonem, że widać będzie, że to jest ironia jakaś, tak? Że ktoś to może odebrać w ten sposób. Także tu też chodzi o tą uważność, żeby naprawdę była to tak rozmowa z serca. Dlatego też właśnie ta komunikacja otwartego serca to jest właśnie taka szczerość i spójność przede wszystkim sami ze sobą, troszczenie się o siebie, dbanie. W ogóle NVC pięknie pokazuje, że po jakimś czasie możemy zauważyć, że ile z naszych reakcji i przykrych sytuacji czy nieporozumień wynikało z braku czasu, że my nie rozpoznaliśmy uczucia w sobie, tylko atakowaliśmy kogoś, obwinialiśmy. A ktoś mówi, dlaczego ktoś mnie atakuje? Czy to tylko dlatego? Dla kogoś to może być tylko spóźnienie, a dla kogoś to może mieć jakąś konotację związaną z rodziną, z dzieciństwem, jakąś tragedią. To nie jest tylko spóźnienie. Więc ta i spójność, i integralność, znaczy ja nie wiem, czy NVC w ogóle tego nie obejmuje. Może nie doprecyzowuje tak dokładnie, ale też wszystkich książek nie przeczytałem. Nie, bo ja też się zapoznaję ostatnio właśnie z mową ciała, z tymi wszystkimi, także NVC nie ma tego, przynajmniej do tej pory, tak? Ale to nie znaczy, że nie można by tego jakby dalej dołączać, rozwijać i rozszerzać, bo więc myślę, że jest jednak ta... To ciało jest istotne, ta komunikacja niewerbalna jest istotna. I a propos tego właśnie punktu zapalnego, czy to nie spowoduje jeszcze pogorszenia sytuacji? Właśnie kiedy jest ta szczerość, kiedy jest gotowość, otwarcie na drugą osobę i damy tą przestrzeń, nie zareagujemy na atak, tylko tutaj jest 5. punkt, strategię. Kiedy zobaczymy, że to, co ktoś mówi, to ma coś na celu. I niekoniecznie zaatakowanie czy obwinienie nas, tylko może to jest coś, co u niego się sprawdziło. Znowu, to się przewijało tu już na wielu wykładach, że coś kiedyś zadziałało, więc teraz mój organizm intuicyjnie powtarza tą akcję. Nawet jeżeli to będzie rzucenie się na kogoś, bo mamy taką konotację, że a gdyby na przykład ktoś żałuje, że się na kogoś nie rzucił, bo by może ktoś zrozumiał i pod samochód nie wpadł. Nie wiem, tak abstrakcyjnie. Więc komunikacja i to język, jakiego używamy, to jest strategia na coś. Więc... Tak, bardzo często jest tak, że nawet osoby, które już ćwiczą tą metodę długo, w takiej szybkiej sytuacji, gdzieś tam wypadek na ulicy, sprzeczka w sklepie, no to powtarzają jak pies Pawłowa ten stary wdruk, bo on więcej lat pracuje, tak? I dopiero później się łapiemy na przykład parę godzin, mówię, ojej, a przecież mogłem, tak. Dokładnie. Więc to nie jest takie proste przeskoczyć z jednego paradygmatu w drugi, no chyba, że ktoś ma właśnie, jest takim empatą urodzonym i on wchodzi w to i mówi, no przecież tak, ja zawsze tak chciałem, a tu mi w szkole zapodawali, tak. Tak, więc w odkrywaniu tego, co ktoś chce nam przekazać, trzeba zatrzymać się i nie zareagować w pierwszym punkcie na to, co on robi, bo to jest strategia, to nie jest komunikat, który on przesyła. Komunikat może być, no na przykład w trosce o dziecko można go tam strzelić po łapach czy tam po tyłku, jak miał, znaczy już teraz chyba nie można, bo to prawa wchodzą takie czasami abstrakcyjne, w różnych krajach już są, że nie można dotknąć dziecka i może to też ma sens, natomiast w momencie, jak dziecko wylatuje na ulicę, nie złapać go, nie szarpnąć, no to się zabije. No to jest jedyny moment, kiedy NVC dopuszcza taką fizyczną przemoc wobec dziecka, tak? To jest jedyny, to przemoc, żeby go chronić, tak? Dzieje się coś, żeby to wtedy. Ale w takich rozmowach z dziećmi to w modelu NVC jest taki nacisk położony na to, żeby do dziecka mówić tak jak do dorosłego. W ogóle tak jakbyśmy rozmawiali z naszym szefem nawet, z naszym dzieckiem, żeby nie seplenić nawet do małych dzieci, żeby po prostu wyrażać się jasno, klarownie, tak jak z dorosłymi. On szybciej będzie jakby dojrzewał, bardziej będzie świadomym dzieckiem, jeżeli taką będzie opieką otoczony. Tak, tak więc te strategie czasami dla naszego dobra, czy ktoś uważa, że to jest dla naszego dobra, że nas obwini czy skrytykuje, bo on sam na przykład potrzebował krytyki, której ktoś mu nie sprawił, żeby zaoszczędzić jakichś kłopotów w życiu. Ale to znowu, to jest nasza ocena i ktoś może zupełnie z innych powodów to robić i ta ocena, czy ta strategia na komunikację może odwrotny skutek przynosić. Więc istotne jest właśnie rozpoznanie, przede wszystkim wyciszenie, nie reagowanie tak intensywne na słowo, które ktoś mówi, tylko na to, dlaczego on to mówi. I kiedy rozpakujemy to, co za tym słowem stoi, jeżeli to są jeszcze te rzekome uczucia, no to już w ogóle jest dużo rozpakowywania. Tak, bo... no, dobre jest tutaj parafrazowanie, czyli powtarzanie to, co tego zdania, które osoba powiedziała. To może czasem wyglądać trochę dziwnie, ale to dużo daje, że ta osoba może się poczuć, że okej, no jest próba jakaś komunikacji jednak z naszej strony jest, a nie tylko idziemy w zaparte i próbujemy przeforsować to co chcemy uzyskać. Też jest jeszcze taka, to są ćwiczenia czy też zasady, że w trakcie, kiedy rozmawiamy z kimś, ktoś nam coś zaczyna przekazywać, już nieważne jaką strategią, to znów te pytania otwarte versus zamknięte. Jeżeli my rozmawiając z kimś robimy takie, to są takie zakazane rzeczy typu przytakiwanie, porównywanie, umniejszanie. Nie pamiętam dokładnie co tam jeszcze, ale na przykład ktoś mówi jestem zły, że się spóźniłeś. A ja zamiast powiedzieć, wysłuchać do końca dokładnie dlaczego, skąd to wynika, powiem ja się spóźniłem, a ty jak się spóźniłeś, albo a mój kolega jak się spóźnia. To jest też dosyć kiepska rzecz. Tak, ale to już jest znowu też właśnie to cofanie się, wychodzenie z chwili tu i teraz gdzieś do przeszłości, że ty się spóźniłeś tydzień temu, a ja 2 dni temu i wyciąganie i już nie przerabiamy tej sytuacji, która jest tu i teraz, tylko wychodzimy w jakąś w czas, tak? A czas jest w naszym umyśle, to co się stało, już wchodzimy w głowę, tak? Natomiast jest to naturalne. Porównywanie, umniejszanie, właśnie powiedzenie, że o, ty uważasz, że tobie się dzieje krzywda, mi to dopiero się stała. Natomiast nie ma krzywda, nie porównuje się do krzywdy. Nie, w ogóle to jest krzywdzące porównywać krzywdę do krzywdy. Tak, to, dla każdego... to nie jest empatia. Jeżeli ktoś powie, że jestem chory, źle się czuję teraz, no to mówisz, ach, ja też byłem chory tydzień temu i też się źle czułem. To nie jest komunikacja. Zamykamy NVC. Tak naprawdę, żeby ktoś powiedział, co za... Bo to, że on jest chory, to też może być strategia na to, żebyśmy więcej czasu z nim spędzali. Dzieci mają takie często strategie, że na przykład bałagan w pokoju, to nie jest to, żeby zrobić na złość rodzicom, a tak jest to często odczytywane, tylko one na przykład krzyczą o dostrzeżenie mnie, zobacz mnie. I skoro my nie zauważymy takich drobnych potrzeb czy jakichś takich próśb, no to taka wielka kupa, nie wiem, ubrań na środku pokoju na pewno zwróci uwagę i to działa. Rodzic na przykład potrafi przyjść, nakrzyczeć i czasami dziecko jedyne, na co może liczyć, to jest właśnie taka forma kontaktu z rodzicem. Jeżeli my się nie zatrzymamy, nie zastanowimy, że to jest strategia na coś, a niestety czasy nas gonią, technologia nas goni. Już Przemku, zaraz ci... No. Powiedziałeś tak naprawdę trochę w innej kolejności to, co tu jest częściowo zawarte, natomiast część twojej wypowiedzi była niezgodna z NVC, ponieważ mówienie znowu się spóźniłeś, tylko kiedy się spóźniasz... Tak, ale on świadomie jakby to... Okej, niech będzie. Tak, tak, ja jakby absolutnie rozumiem to, co powiedziałeś. Także... Natomiast przeczytałeś książkę i wcieliłeś to z iloma osobami przez jaki okres czasu. Bo na przykład ja książki nie przeczytałem, natomiast od roku ćwiczę to tydzień w tydzień prawie. I w praktyce książka zastosowana, tak się mówi, wiedza jest tylko wiedzą, może być obciążeniem, a zastosowana w praktyce staje się mądrością. Więc ja nie wiem dokładnie jak, wiesz, z kim ćwiczyłeś, może miałeś opór, może... Tak. Nie, to ciekawe właśnie, co mówisz. W sumie cała idea komunikacji otwartego serca jest to, że przede wszystkim sam siebie nie oszukujesz, nie oszukujemy się i komunikując się, jeżeli nie chcemy z kimś być, no to nie udajemy, że z jakichś powodów chcemy i kombinujemy za pomocą manipulacji, komunikacji i dobierania słów, żeby wyprowadzić kogoś w pole. To chodzi o prostotę, o spójność i czy jest to sposób na wojnę. Wiesz co, to jest trochę pytanie o nóż. Czy nóż jest zły, czy dobry? Zależy od zastosowania. No tak jak powiedział, od intencji, tak? Więc... Dlatego mówię, że spotkałem ludzi, którzy używają tego, jak od noża. Okej, okej. Bardzo często może tak być. No, nie jest wykluczone, zwłaszcza na początku, tak? Że możemy jeszcze troszkę tym starym schematem i troszkę w tym nowym. Tak. I tak dalej. No natomiast ja uważam, że jednak te 4 kroki to jest bardzo ważny wkład rozwój tutaj komunikacji. I mimo to, że to jest właśnie tak bardzo proste, bo ludzie często mówią, że o, ja byłem na głębszych procesach, ceremonia ayahuaski mi otworzyła tutaj czakrę i widzę wszystko, już czuję intuicyjnie, już nie potrzebuję tego wszystkiego przerabiać, a jednak gdzieś tam na podstawach się potem człowiek wykłada i ta prostota tego, ta banalność wręcz jest, uważam, bardzo ważnym wkładem, jeśli chodzi o poprawę komunikacji, bo jeszcze też nie dążymy do idealności, tak, że NVC nie jest czymś takim, że jak tego nie zrobimy, nie uda nam się w jednej dyskusji, w drugiej, w jednej sytuacji, to się wracamy w ten stary schemat i ojej, znowu lepiej działa. Nie, chodzi, że dążymy do tego, tak? To jest taki ideał gdzieś tam postawiony. Nawet jest coś takiego w NVC jak tak zwana street żyraf, czyli taka język ulicznej żyrafy, że na zewnątrz rozmawiamy jeszcze częściowo tym starym językiem i słuchamy ludzi, którzy tak mówią, ale już z tyłu głowy mamy, że okej, no ale próbujemy się dostać do tych uczuć. Co te przekleństwa, które tutaj pojawiają się, na jakie uczucia nas u nas, skąd się u kogoś biorą, jakie rzeczy powodują, jakie jakości powodują, że on używa tego języka. Tak, no to jest młode dziecko, to jest coś, co dopiero raczkuje, to nie jest coś, żeby od tego wymagać jakiejś absolutnej perfekcji. Z jednej strony jest to młode, a z drugiej strony jak spotykam czasami rodziców, matki, które w życiu o tym nie słyszały, one mówią, tak, ja się tak komunikuję ze swoim dzieckiem, z córką, z synem. I to no tak, jest to jest totalne wyjątki, tak? Że są ludzie, którzy mają świetne relacje z rodzicami, gdzie mucha nie siada, jak to się mówi, wszystko im płynie i karma rodowa jest poczyszczona, ale to naprawdę są takie, no tak mi się wydaje, że takich osób jest niewiele, które mają tak. Jakieś pytanie miałeś? Więc proszę cię, abyś, jeżeli się miał, to znaczy nie, to może Waldek, pomóż mi tutaj na szybko. Na pewno określić coś, co jest jasno sformułowane i możliwe do wykonania. Czyli na przykład, więc proszę cię, jeżeli będziesz wiedział, że się spóźniasz, daj mi znać, na przykład, żebym był spokojny. I sama ta prośba, bez tych wcześniejszych obserwacji, żeby nie było, że obwiniasz kogoś, bez tego, co w tobie to powoduje, i skąd się to bierze, jaką masz potrzebę, że to się pojawiło, to ta prośba jest taką trochę suchą, może zabrzmieć jak jakieś, nie wiem, ultimatum na przykład. A to nie o to chodzi. Tu chodzi o wybór, że nie narzucasz, nie stwierdzasz za kogoś, dla kogoś, bo nie wiesz o kimś prawie nic. W danym momencie, szczególnie tu i teraz, co się wydarzyło, że to się dzieje. Więc ta prośba, no to trzeba by chwilę pomyśleć, natomiast na pewno poproszenie... Znaczy, wiesz co, no możesz poprosić, że to jest trochę tak, że pokrywając pole, co jest dla ciebie istotne, co czujesz, już ktoś wie, co to wywołuje w tobie. Potem jaka potrzeba za tym stoi, jeszcze szerszy obraz się twój ukazuje. I teraz, jeżeli ktoś chce cię uszanować, tak tutaj powiedziałeś, Przemku, że to jest dobry sposób na wojnę. Ja to jakoś widzę, że tu jest tylko i wyłącznie jeden cel. Jeżeli z kimś rozmawiam, poświęcam mu czas, uwagę, przestrzeń, jestem otwarty i milczę, do końca czekam. Myślę, że ktoś, kto chce spowodować wojnę, no to już jest taki stopień manipulacji, że jest to wyjątek i tylko potwierdza regułę, że to jest tak mało takich osób. Ale ja się przysięgam, że jestem spotkany. Okej, ja wierzę tobie. Tak. Tak, no. Powiem tak, są dwie kwestie. Po pierwsze to jest to, że nie wszyscy są otwarci na pojęcia ustalania intencji. Słowo intencja może dla nich być obce i w ogóle o czym ty do mnie gadasz? Dlatego uważam, że to jest genialna metoda, bo ona mówi o takich prostych rzeczach, które zrobione we właściwej sekwencji dają tak szerokie spektrum i opis, że już potem nie trzeba się tłumaczyć i nic ustalać, bo to samo z siebie wynika. Aczkolwiek, jeżeli jest ktoś, kto jest otwarty na to, ale to jest trochę tak, żeby ustalić intencje, ktoś powinien czuć swoje uczucia. Jeżeli on siebie nie czuje, jeżeli nie daje sobie przestrzeni, żeby odczuć to, żeby nazwać to, zobaczyć, kim jest, jakie ma potrzeby, to pytanie się kogoś o to, jakie ma intencje, no to wiesz, to możesz dostać tak zwaną pierwszą przygotowaną porcję, taką rakietę czy petardę. I dlatego właśnie ta metoda dokładnie to przeprowadza. Mówisz, przedstawiasz, nie oceniasz, więc tak jak powiedziałem, to jest trochę to, co powiedziałeś, ale w innej kolejności robione, w takiej, która jest przećwiczona i bardzo istotne jest ćwiczenie tego z osobami, które chcą się komunikować na początku, póki nie wiemy, bo możemy dużo małych błędów popełniać, myśląc, że o to chodziło, a to może o to nie chodzić. My chodziliśmy na grupę, gdzie przychodzą zarówno psycholodzy, terapeuci, jak i osoba, która się zajmuje tym ponad 5 czy 6 lat w praktyce codziennie. I tyle błędnych pojęć jest do wyprostowania, gdzie już my mówimy, tak, już wiem, o co chodzi. Tak jak z pytaniami otwartymi czy zamkniętymi, to jest sztuka i jak zobaczysz, jak to jest potężne, samo zadanie pytania. Typu, jest jeszcze coś, bo mamy już tylko 2 minuty, tak, to jeszcze właśnie, wtrącę ostatnią rzecz, być może dla ciebie, Przemku, będzie to bardziej interesujące. Jest jeszcze inna metoda niż NVC i nazywa się szczerość radykalna, czyli możemy nawet powiedzieć, że ojej, przeszło mi przez głowę tutaj, że chciałbym cię zmanipulować i po prostu wyrzucamy absolutnie wszystko, co nam przychodzi do głowy i to też jest pewnego rodzaju oczyszczeniem. Stajemy w prawdzie. Stajemy w transparentności i nawet możemy mówić absolutnie szczerze o wszystkim, tak? Wtedy nie musimy pamiętać, co powiedzieliśmy kiedyś, co powiedzieliśmy jednej osobie, drugiej. Po prostu zrzucamy z siebie taki plecak ciężki dzięki radykalnej szczelności. Ale to jest jeszcze na inny wykład, może nawet. Dokładnie. Czas się kończy, więc dziękujemy bardzo. Miło nam było.